Na Łazienkowskiej gospodarzom łatwiej, bo tradycyjnie przyjezdne zespoły chęć walki zostawiają w szatni. ŁKS-owi było o tyle ciężko, że przyjechał do stolicy już bez Leszka Jezierskiego i Marka Saganowskiego. Nowy trener Marek Dziuba zaczął od porażki 0-3. Bramki dla Legii strzelili Solnica, Bednarz i Jałocha. Mięciel tym razem w roli podającego.